Słyszysz? Halo? Udaj, że stajesz. No, Marcel, pobudka. Pobudka. Marcel, będziemy udawać. Oczywiście nie spaliśmy razem, już jest wcześniej rano. Wyglądasz przez okno. Specjalnie wziąłem sobie Canona. Wiesz, Marcel, zobacz. Bo kiedyś dużo, jak miałem tego Canona, to dużo nagrywałem takich właśnie, wiesz, takich bardziej rzeczy, nie chcę powiedzieć, że intymnych, ale takich właśnie jak tutaj, gdzie nie mogę wziąć dużej kamery, bo to będzie takie troszeczkę takie ustawiane. Oczywiście to też jest teraz ustawiane w pewien sposób, bo Marcel nie śpi, ale Marcel, chciałbym, żebyś zobaczył, co jest za oknem. Zobaczysz, co jest za oknem. A widziałaś? Nie, ale przeczułam. Tak? Chcesz zobaczyć? Nie. A wiesz, jak wygląda śnieg? Tak, to są. Zobacz, wyobraź sobie, że teraz na przykład tą dużą tego Lumixa miałbym wziąć tutaj i tak trzymać nad nami. Tak dziwnie, no nie? Widzisz? Ta, wiesz, mała kamera jest taka bardziej intymna. Dobra, zobacz śnieg. Pierwszy śnieg. No, wstań. 3, 2, 1. Brawo. Brawo. Ale dużo jest, co? Niezbyt. Jak niezbyt? Dużo jest. Mało. Mało? No. Dużo. No to mało. Nie, no jest całkiem dużo. No i mamy pierwszy śnieg tej zimy. Zobaczymy, czy będzie. Ale spoko. Nie ma lodu pod spodem. I co, dzisiaj rozgrywki piłkarskie, dzisiaj w ogóle podwójna kolejka, czyli dwa mecze gramy. Graliśmy teraz chyba z drugą albo trzecią drużyną z poprzedniego sezonu, chyba z trzecią. A teraz będziemy grać z mistrzem, z wielokrotnym mistrzem. I najgorsze to jest to, muszę odejść, żebyś mówił cicho, sucho. To nie jest tak, że ja do kogoś mam pretensje, bo się uczymy, ale teraz mamy w drużynie dwóch młodych chłopaków. I graliśmy dzisiaj z tą drużyną, którą gramy na treningach hali. I na hali każdy gra spokojnie, bez napięcia, bez jakiegoś, wiesz, faulu, nie agresywnie. No i wiesz, to jest czasami złudne, bo wygrywasz z kimś na treningach, a na meczu dostaliśmy chyba 5-1. Cześć. Cześć, witam cię, cześć. Tak, dzięki. I słuchaj, zaraz. I wiesz co, to jest też czasami złudne, że wygrywasz na treningu, to sobie poradzisz tak samo na meczu. Na meczu jest jakby zupełnie inaczej. Poszedłem na chwilę do przodu i teraz trwa dyskusja, czy ja mam grać właśnie w przodzie, czy jednak w obronie. Bo jednak w przodzie po prostu chłopaki, młodzi są za delikatni, za po prostu za delikatni. Ja mogę strzelić bramkę, po prostu wysunąłem się, no, kurde, pusta brama była, ślizgiem, ale źle nogę ułożyłem i obok słupka, ale było bardzo, bardzo blisko. Skupmy się na obronie tak naprawdę, tak? Jak wyjdzie kontra, to jest okej. Okay. Odprawa przedmeczowa musi być. Mobilizacja. Yes. Wygraliśmy, zremisowaliśmy 1-1, ale w zasadzie to jest prawie jak zwycięstwo. Naprawdę, z bardzo dobrą drużyną. Straciliśmy szybko bramkę, ale później się utrzymaliśmy. A, no i miałem udział w bramce. Mianowicie zawodnik, piłka szła do mnie, a za mną stał mój zawodnik. Ja w przodzie grałem dzisiaj i przyblokowałem po prostu obrońcę. Zasłoniłem, także piłka poleciała bezpośrednio do mojego napastnika, który był sam. I mamy 1-1. Niespodzianka. A teraz zmiana kamery. O, widzę dziadka. Dzisiaj dziadek, czyli mój tata, zaprosił wszystkie dzieci. Co to na imprezę jakoś taką świąteczną, no bo coś się powiedział. Aha, że nie dał prezentów chyba na Mikołaja. Później gdzieś wyjeżdża na święta i dlatego organizuje właśnie taką imprezę. Idziemy do pizzerii. Na pizzę. Teraz zrobimy ten. Talerze. Możemy się wziąć do odpakowania prezentów. A skąd masz prezenty? Dziadek przyniósł i Marysia. Tak? Nie może Marysia. A, bo to dostałeś od Marysi. To teraz prezenty od dziadka. Powie. No. A w Łodzi?
Łodzianki. Kole. Kole? Kołanki. Rychy. No słuchaj. Ten. Wstajesz o 9, a kładziesz się spać o 8. Ile godzin śpisz? Ale rano czy wieczorem? Rano. Kładę się rano o 8 i wstaję o 9 rano. Nie. Nie. Wstajesz o 9 rano, a kładziesz się o 8. Ile godzin śpisz? 23. Nie. Kładę się o 9, a budzę się o 8. No, godzinę. Nie, no jak? Jakbym się położył o 9, to cała obra... Nie, no tak, żyć. No, no. Wstajesz o 9, a kładziesz się o 8, to śpisz godzinę. A, tak jest, dobra. Pizza. Tak, już daję. Dzień dobry, pani Fuchsia. Proszę. Z czego jesteś taki zadowolony? Dlaczego? Nie twoje, nie interera. Wstać! A co sobie kupisz? Szkoda się rano. Dzisiaj nie kupujesz. Kupuję. Słuchaj. Jest taka okazja, że... Nie wiem. Mój tata zorganizował spotkanie z dziećmi i z wnukami. To wchodź już. Trochę byłem zły na tatę. Wchodź, dobra. Dobra, nie mogę też mówić, bo po prostu wnuki dostali prezenty. A dzieci zazdroszczą. Kasa, nowy deszek. Kasa. Nowy deszek. Jesteśmy, przyjechaliśmy sobie. Miłosz zjeżdża. Ja oczywiście coś tutaj, wiesz, wykorzystuję czas, montuję. Mówiłem o tym, że byłem bardzo blisko do strzelenia bramki. A, wiesz co, chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Dzisiaj mnie tata pochwalił. I chyba w tym roku już drugi raz mnie pochwalił. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że... W moim życiu pochwalił mnie może ze 6 razy, 5-6 razy, powiedzmy, mniej więcej, no nie? Ja jestem zupełnie inną osobą, jestem przeciwieństwem taty i ja okazuję, jak coś mi się podoba, jestem z czegoś zadowolony, dumny z chłopaków, to im to mówię. Zupełnie jestem, pod tym kątem jestem zupełnie inną osobą, a to zupełnie. Czy mi to przeszkadzało? Chyba tak, to znaczy ja nie lubię, żeby ktoś mnie, wiesz, chwalił. To co mówiłem ostatnio o tacie, jak mi powiedział, jak byliśmy w telewizji, konkrety, no nie? A nie jakieś tam, wiesz, mydlenie oczu. Konkretnie mi powiedział, że to już zrobiłeś dobrze, tam źle. Ale jednak zdecydowanie przydaje się czasami jakiś taki komplement. Tak mi się wydaje. Chyba faceci lubią. Ja jestem, nie jestem do tego przyzwyczajony. Przed chwilą koleżanka do mnie napisała na YouTubie: Marcin, jak to jest, że mi zniknęły subskrypcje, że uciekają subskrypcje? Okazuje się, że ja to sprawdzałem i wiedziałem o tym, że w dniach teraz chyba 12, 13, 14 YouTube pokasował właśnie nieaktywne konta. I u mnie chyba 140 coś takiego zostało skasowanych, także Czego? No, subskrypcje. Tak, no bo stare konta, wiesz, ktoś jakieś albo zakłada fejkowe, albo są później na przykład nieaktywne 2 lata przykładowo, no nie? To nie kasują. Dlaczego źle? A po co tak? Ja uważam, że bardzo dobrze. Po co takie ten? Jedna, pamiętam, że Instagram kiedyś zrobił to którejś chyba znanej osobie 1,5 miliona odjęli. No, tak było dużo. Jeżeli chcesz zobaczyć, któryś youtuber kupuje właśnie subskrypcje, albo jemu kupują, no nie? To można właśnie sobie sprawdzić, czy ile mu odeszło, to nie? Bo u nas tak mniej więcej około 100-140 odpadło, no nie? Ale jeżeli na przykład komuś odpadnie, nie wiem, to widzisz, to wszystko zależy, ile ma, nie wiem, 5 tysięcy, 10, to znaczy, że wiesz, coś tam mogło być kombinowane. Miłosz przyjechał w samej koszulce. Teraz jestem z tytułami. A jest strasznie zimno. I słuchaj, jak będziemy wychodzić, to pamiętaj, że jest mega ślisko, żebyś się nie przejechał. Ale kurtkę załóż teraz, bo kurtkę zostawiliśmy w samochodzie i ona jest zimna. Kurtka. Na co? Jak na co kurtkę? Tak o? No załóż ją, tak. Miłosz ma manię, on lubi wąchać swój kask. Tak. Dobra, ale mówię ci, nie ślizgnij się. A ja tam. Tutaj jest, uwaga, ślisko.
kurde. Taniec. Jak na łyżwach. Zaraz się na pamięć przyjmuję.